dokładnie tego do gabinetu, w którym pan na co dzień urzęduje i pracuje. Tak, od niedawno, bo to rzeczywiście jest gabinet prezydenta Rzeczypospolitej. Dotychczas prezydenci właśnie tutaj pełnili swoją służbę. Czy to jest to miejsce, gdzie też odbywają się ważne narady i ważne rozmowy międzynarodowe? Skoro tak, to zapytam o to, jak odebrał pan słowo ukraińskiego prezydenta, który dosłownie dzień po pana wizycie w Tallinie mocno skrytykował pańskie staranie o to, żeby Polska usiadła przy tym stole negocjacyjnym w sprawie pokoju na Ukrainie. Jak pani robi? Ja przede wszystkim nie będę komentował słów prezydenta, jego wypowiedzi, prezydenta sąsiedniego kraju, który jest moim partnerem. Jeżeli chodzi o komentarz, to komentarz został wczoraj przedstawiony przez jednego z współpracowników pana prezydenta Poroszenki, bliskich współpracowników, jednego z najwyższych jego urzędników, który wyjaśniał, że te kwestie będą przedmiotem naszych rozmów już zaplanowanych, bo ja rzeczywiście wcześniej odbyłem rozmowę telefoniczną z panem prezydentem Poroszenką, z tego telefonu, który właśnie jest tam za moimi plecami, i rozmawialiśmy właśnie o międzynarodowym wsparciu dla Ukrainy, także o tym, że Polska mogłaby w tym wsparciu międzynarodowym uczestniczyć, wsparciu, które zmierza do osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie. I te rozmowy mają być kontynuowane już, będą kontynuowane wkrótce, we wrześniu mają się spotkać nasi przedstawiciele. Z mojej strony będzie to pan minister profesor Szczerski. Wszystko jest ustalone, spotkania naszych przedstawicieli są zaplanowane, one mają prowadzić do tego, że my z panem prezydentem Poroszenką się spotkamy. Dlaczego, panie prezydencie, ukraiński prezydent powiedział to, co powiedział w Berlinie? To były bardzo mocne słowa. To była taka wypowiedź, która zresztą została wycięta z szerszego kontekstu. Ja bardziej ubolewam nad tym, że u nas w kraju mnóstwo ludzi wzięło się do komentowania tego, przede wszystkim polityków. Trochę niestety jest to temat kampanii wyborczej. Ja boleję nad tym, bo polityka zagraniczna wymaga profesjonalizmu i spokoju. Sprawami polskiej polityki zagranicznej dzisiaj bardzo aktywnie zajmuję się ja, jako prezydent Rzeczypospolitej, właśnie mój przedstawiciel, minister w mojej kancelarii, pan profesor Szczerski, we współdziałaniu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przedstawicieli polskiej dyplomacji, także poza granicami, z polskimi ambasadorami. Pan minister wczoraj był w Berlinie, dzisiaj był w Paryżu. Polityka zagraniczna wymaga spokoju i zachęcam do tego, jest 26 żeby sierpnia 2015 roku. Naprawdę odseparujmy to od kampanii wyborczej. Ja rozumiem, że dla niektórych właśnie widzimy, jak ważne jest to, żeby pojawić się w tej chwili w TVP o 20. Ale prosiłbym o to, żeby brać inne tematy. Duda, słowa, który przyleciał też właśnie z Berlina, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, on też mówił o spokoju, gdzie chwalił jako jedyny właściwie polityk. No, i te słowa odnosiły się, jak zrozumiałem dobrze, do pana. Z ważnych państw. Ja mówię Angela Merkel. Polityków polskich. Mówię przede wszystkim do polityków dzisiaj obozu rządzącego, który bardzo co jest dla nas szokiem. Wypowiadali na ten temat w mediach. Zgadzam się z panem ministrem Schetyną, ale myślę, że jednak obawiam się, że nie ostatnim. Rozmawiałem z prezydentem zaprzyjaźnionego, gdzie leży Ukraina. Z panem prezydentem Tomasem Ilvesem. Berlin leży tutaj. I w tym kontekście. I przypomnę, że nie zgadzamy się na przeniesienie z Bonn do Berlina. Proszę, panie prezydencie, powiedzieć Polakom, w takim razie rząd, prezydenta, prezydent grają w tej sprawie do jednego porozumienia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy nie? No ja jestem przekonany, że tak. Ja miałem przecież spotkanie z panem i Krym, omawialiśmy plan moich wizyt, który naprawdę nie leży w polityce Niemczech, zagranicznej. Przecież sam ani w Polsce. Miał swego czasu wypowiedź przypomnianą ostatnio na ten temat, gdzie też mówił, że nie powinien być powodem do zapraszania okupantów, natowskiej hołoty do Polski. Zaangażowaniem w tej chwili pracuję i jestem przekonany, że osiągniemy to. Był w Tallinie jako pierwszy wizytant zagraniczny, a potem Berlin. Polska polityka zagraniczna stała się bardziej aktywna. Chciałbym, żebyśmy się w tej przestrzeni międzynarodowej zaczęli poważnie liczyć w tym znaczeniu, żeby artykułować swoje stanowisko i starać się o to, żeby nasz punkt widzenia także był uwzględniany. Tak chcę działać, tylko powtarzam jeszcze raz. To wymaga spokoju, pewnej konsekwencji, a już zwłaszcza nie emocji. Te słowa wczoraj jeszcze nie świadczą o tym, że ta koabitacja polityczna nie będzie łatwa między panem prezydentem a rządem. No cóż, no...
Pytamy się rząd również, kim jest nowy prezes TVP. Ja jestem prezydentem Daszczyński. Od niedawna z ugrupowania, które konkuruje dzisiaj z partią rządzącą. Widocznie niektórzy politycy były już w rządzie TVP. Traktują to jako element kampanii wyborczej. Mogę tylko powiedzieć, które to z czym, panie prezydencie, jedzie pan w piątek do Berlina? Z jakimi ofertami, z jaką propozycją? Bo tych, wydaje się, lista oczekiwań jest bardzo długa i priorytetów też jest dużo. Co będzie dla nas najważniejsze? Na pewno będziemy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie. Na pewno będziemy rozmawiali o tym, jak skutecznie doprowadzić do tego, żeby tam został uzyskany trwały pokój. Bo dziś jasno i wyraźnie, to też wynika z mojej rozmowy z panem prezydentem Poroszenką, mamy tam ciągle tlący się konflikt. Tam giną ludzie, giną żołnierze, ale giną także i cywile. Strzały słychać codziennie, więc no, to nie jest sytuacja, którą można zaakceptować. Porozumienie mińskie w zasadzie gaśnie 31 grudnia. Pytanie, co dalej? I o tym właśnie także chcę rozmawiać w Berlinie, bo przecież to jest coś, co dzieje się za naszą granicą i jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. Będę też rozmawiał o tym, jak zwiększyć gwarancję bezpieczeństwa dla Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są też tematy, o których mówię od dawna. Będę chciał tą sprawę omówić z panią kanclerz Merkel. Będę przekonał pan w tej kwestii? Na pewno będę artykułował nasze stanowisko. Liczę na zrozumienie, bo na takich właśnie relacjach polegających na wzajemnym zrozumieniu uzasadnionych interesów powinny się opierać dobrosąsiedzkie stosunki. Dlatego będę rozmawiał o tym z panią kanclerz. Będę rozmawiał o tym, aby kontynuować działanie NATO, które zostało rozpoczęte w Newport. Niemców nam tu na głowę Duda Juda ściągnie. Na naszych terenach. No to, jest to po to pozbyliśmy się armii sowieckiej, żeby teraz Niemcy, Wehrmacht, robił to przez Bundeswehr nas okupowała na zachodzie Europy. Ale dzisiaj NATO jest tragedia, proszę państwa. My w nim jesteśmy. Tam po prostu jest to zdrada stanu kolejna. Wojskowe. Uważam, że ten proces powinien teraz postępować stosownie tak, jak doszło do rozszerzenia NATO. NATO powinno żyć. Niektórzy komentatorzy twierdzili, że pan wycofał się z tej tezy, że w Polsce powinny być stałe bazy NATO i troszkę pan ją zwiększył w wersji teraz nowej, że wystarczą takie bazy w postaci tylko sprzętu wojskowego. Nagrywam ten wywiad, dlatego że jest to pierwszy jego wywiad. Tak zwanej krytycznej infrastruktury, czyli właśnie sprzęt zagranicznych wojaczy na naszym terenie. I od początku też mówiłem, że uważam, że należy dążyć do tego, aby tutaj znalazły się bazy, na przykład polsko-amerykańskie, mówiłem. Tragedia. Natomiast to są cele, które można osiągać stopniowo i o tym trzeba rozmawiać. Ja chcę takie propozycje przedstawiać, przekonywać do tego naszych sojuszników, bo uważam, że jest to logiczne następstwo tego, że my i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej znaleźliśmy się. Jesteśmy świadkami, proszę państwa, mój pogląd podziela prezydenta III RP, który ślubował, przypomnę, na konstytucję III RP, a nie na konstytucję II RP. W związku z tym nie przerzucił ciągłości ani z zachodu Europy. Wygląda na to, nie ma w ogóle żadnego zamiaru tego to jeszcze jedno niemieckie pytanie, co pan zrobi, jeśli Angela Merkel będzie chciała przekonać pana i Polskę, żebyśmy przyjęli więcej imigrantów? Będę mówił o tym, że oczywiście my chcemy być solidarni z Europą, ale chcemy też, żeby Europa, myślę cała Unia Europejska, w której jesteśmy, była solidarna z nami. Konflikt na Ukrainie jest pewnym problemem, również dotyczącym kwestii uchodźców. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że ten konflikt cały czas trwa i no oby nie, ale gdyby tam nastąpiła jakakolwiek eskalacja, to przecież jeżeli gdzieś będą się udawali uchodźcy z terenów, na których toczy się wojna, bo będą chcieli opuścić swój kraj, to jednym z tych krajów, do których przyjdą, na pewno będzie Polska. Już dzisiaj mamy w Polsce tysiące obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj do nas, występują o zalegalizowanie swojego pobytu i to jest dzisiaj problem, który nas dotyka. Choć oczywiście powinniśmy rozmawiać także o tym, jak w sposób humanitarny pomóc ludziom, którzy oczywiście się przybywają. Oczywiście Duda ani słowa nie powie o tym, że na ten konflikt na Ukrainie Amerykanie podsycają, którzy uciekają choćby z wpakowano tam już, wolnie, ratując swoje życie, szukając bezpieczeństwa. Oni faktycznie wymagają pomocy. Miliony, a nawet Europa miliardy. Powinna również zająć się zwalczaniem, żeby dozbroić te bandy UPA.
na terenie Europy, że tutaj przybywają. Ten prawy sektor, który jest tak niebezpieczny również dla Polaków na Ukrainie mieszkających. Natomiast przyczyną jest to, co dzieje się w ich kraju. A Państwowa Komisja Wyborcza naliczyła w czasie wyborów, w których właśnie ten osobnik został wybrany podobno, no, w jakiś sposób zakończyć ten konflikt. 700 spotka się pan z około Polaków zaledwie na całej Ukrainie. Dzisiaj zaapelowała, żeby zwołał pan Radę Bezpieczeństwa Narodowego, między innymi także właśnie w kwestiach bezpieczeństwa na Ukrainie. Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołam wtedy, kiedy uznam to za stosowne jako prezydent. Ja oczekuję informacji w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie, informacji, które znajdują się w gestii rządu i podległych mu instytucji, po to, żebym mógł na podstawie tych informacji także podejmować decyzje. Tak jak powiedziałem, spotkałem się już z dwoma ministrami, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami leżącymi także w gestii prezydenta Rzeczypospolitej. Myślę tutaj o ministrze spraw zagranicznych i ministrze obrony narodowej. Miałem z tymi ministrami, jak uważam, dobre rozmowy. W związku z czym z mojej strony, jeżeli chodzi o współpracę z rządem, jest otwartość. Pani natomiast sugeruje, jeżeli dobrze ją rozumiem, że pan trochę unika spotkania właśnie z nią albo z całym rządem. Wybiera pan sobie tylko tych ministrów, których pan uznaje za stosowne, żeby się z nimi spotkać. Pani premier prowadzi kampanię wyborczą, a ja prowadzę polskie sprawy. Podchodzę do swoich zadań bardzo poważnie. Rozmawiam z tymi ministrami, którzy bezpośrednio dotyczą tych obszarów, którymi ja się zajmuję, bo uważam, że powinienem tak robić jako prezydent Rzeczypospolitej. Czy dopisze pan pytania do tego drugiego referendum, jeśli ono by miało się odbyć, bo też panie premierze Kopacz apeluje, żeby pan po spotkaniu ze wszystkimi siłami politycznymi dopisał kilka pytań, bo te, które są, nie reprezentują wszystkich, a ja przypomnę, że pan też obiecywał w kampanii wyborczej, że będzie starał się być prezydentem wszystkich Polaków i będzie starał się odbudować taką wspólnotę narodową, więc myślę, że może to jest Ja mówiłem o reprezentatywnych grupach społecznych. W taki sposób, jak ten redaktorek prowadzi ten wywiad, nie padnie niestety sprawa, nie zostanie podniesiona sprawa ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, zwrócić się do Senatu o zgodę, którą upomina się samoobrona. Powtarzam jeszcze raz, prawie 6 milionów podpisów poparcia naszych obywateli. To jest także konsekwencja właśnie tego, co mówiłem wcześniej, również w kampanii wyborczej. Ryfiński, że uważam, który zaprosił samoobronę na konferencję prasową wspólną. Czy też odbyła się ona 21 sierpnia 2015 roku w Sejmie. Zmiana. Więc Andrzej Duda nie może... Jeżeli obywatele zbiorą milion podpisów pod jakąś swoją inicjatywą, to ta inicjatywa powinna być poddana pod referendum. Udawać, niezależnie od tego, że nic nie wie, mówi, czy senatowi podoba, czy ogłoszonym pogotowiu strajkowym ogólnopolskim przyszli do mnie ludzie, oraz o 7-dniowym ultimatum, który upłynie 28. Którzy zebrali prawie w sumie 6 milionów podpisów. Za dwa dni, już niecałe, 28 w piątek, upłynie ultimatum co do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w Polsce z powodu suszy. Który do takich działań się zobowiązywał. Jeżeli dostanę półtora miliarda strat w rolnictwie, które stale się powiększają, z przedstawicielami się spotkam. To jeszcze muszę panu zadać jedno trudne pytanie i poprosić, jak wytłumaczy się pan z zarzutów tygodnika Newsweek, który opublikował w poniedziałek artykuł i naczelny apelował, żeby pan wytłumaczył się z tego, czy poświadczał nieprawdę, wyłudzał pieniądze i oszukiwał te cyfry. No więc to jest potwarz. Kolejne oszustwo. Ubolewam nad tym, ale w tym tygodniku pisano o mojej rodzinie, oczerniając moją rodzinę. Redaktor naczelny oczerniał swego czasu w telewizji moją córkę. Wszystko okazało się fałszem, pomówieniem. Pisano o moim teściu, który w stanie wojennym był internowany za swoją działalność na rzecz suwerennej i niepodległej Polski. A w tej konkretnej sprawie? A tutaj jest taka sytuacja. Chcę to powiedzieć jasno i wyraźnie. To dotyczyło moich pobytów w Poznaniu. Ja w Poznaniu nigdy żadnych zajęć ze studentami nie prowadziłem. Kiedy byłem w Poznaniu, realizowałem tam moje zadania poselskie. Zresztą wystąpili w mediach tam lokalnych
i w centralnych, można było przeczytać w internecie, ludzie, którzy się ze mną wtedy spotykali, którzy mówili mi, pan Duda z nami rozmawiał, był tutaj jako poseł, poruszaliśmy sprawy polityczne, poruszaliśmy sprawy dla nas ważne, wystąpił jeden z działaczy samorządowych, wystąpił pan profesor, który jest szefem Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu. Wypowiedź dał także prawnik, z którym spotykałem się w kwestii zmian w polskim prawie karnym jako poseł na Sejm. Ja się zajmowałem w Poznaniu działalnością poselską, nie prowadziłem tam zajęć dydaktycznych, nie miałem tam zajęć ze studentami. Czyli to, co napisał tygodnik, rozumiem, że jak pan teraz mówi, nie jest zgodne z prawem, tak? Nie jest to zgodne z prawem, oczywiście. Jestem w tym przypadku oczernianym, no ale cóż, no... Powiedziałem jeszcze raz, no, mamy kampanię wyborczą i niektórzy na siłę usiłują mnie w tą kampanię wyborczą wciągnąć w sensie negatywnym. To jeszcze na koniec pytam, czy 6 września pójdzie pan na referendum? To pierwsze. No widzicie państwo, już na koniec i tylko referendum wałkują, tak jakby ogłoszone, to była decyzja mojego poprzednika, sprawy potwierdzona przez Senat, bo Senat klęski żywiołowej. W związku z powyższym, jeżeli ono jest, ja jako prezydent Rzeczypospolitej oczywiście wezmę w tym referendum udział i udzielę takich odpowiedzi na te pytania, które może grozić głodem Polakom. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za to. Nie obchodziły ich. Dziękuję bardzo.